Paul knew her by her will to make it whatever she put her mind to. Late night hours up the hill, serving coffee to strangers, talking about revenue. She kept dreaming of a world big enough for everyone. Dzień dobry, witam was w kolejnym vlogu. Tutaj mamy Enzo, który jest zbuntowanym dwulatkiem. Gigi jeszcze dalej sprząta balkon, w sensie bardziej dach, tak jak widzieliście, sprzątaliśmy dach, bo już była tutaj taka masakra, bo od ciągłego deszczu tutaj po prostu się robi takie glony, można powiedzieć. Tam z Zoe jest mój tata. Zoe też skandalistka, także mamy tutaj pełną orkiestrę. Chcemy dzisiaj pojechać sobie do lumpa, do nowego lumpa, bo Gigi się wkurzył, że w każdym lumpie, w jakim jesteśmy, to nie ma rzeczy dla facetów, więc znalazłam taki, gdzie wygląda jakby były. Więc sobie jedziemy zobaczyć, czy coś znajdziemy. Co się stało? Co się stało? Noj. Zbieramy się do wyjścia, czekamy tylko, aż Enzo zje sobie jabłuszko. Muszę jeszcze na szybko spakować torbę dla Zoe. Ale generalnie zapomniałam wspomnieć, że musimy jeszcze jechać po jedną rzecz. Musimy jechać po stojącą suszarkę. A dlaczego? To dlatego, że po prostu nasza pralko-suszarka nie dosusza ubrań. Nie wiem, co się stało. Enzo, gdzie ty idziesz? Enzo! Enzo nam co chwilę wychodzi z domu. Tak, nie dosusza nam ubrań i musimy włączać suszarkę jakieś 3 razy, żeby to się dosuszyło, czyli to jest jakieś 9 godzin suszenia. Także stwierdziliśmy, że to nie ma sensu, bo idzie na to mnóstwo prądu, także żeby zrobić sobie pranie, zanim oddamy pralko suszarkę na gwarancję, bo się okazało, że w ogóle gwarancję jeszcze mamy. Baliśmy się, że już nie, bo wiecie, gwarancja zazwyczaj ma 2 lata, a później rzeczy się psują. My na szczęście sobie przedłużyliśmy, mamy tą pralkę prawie 3 lata, ale sobie przedłużyliśmy gwarancję na 5 lat, więc mamy jeszcze 2,5 roku. No, także mamy szczęście. A postanowiliśmy kupić sobie stojącą suszarkę, bo mam mnóstwo prania, wiecie jak to jest z noworodkiem, po prostu tego prania jest tyle, że nie wiadomo od czego zacząć. No i mi się trochę nazbierało, a pralka nie dosusza, zajmuje to tyle czasu, więc postanowiliśmy kupić stojącą suszarkę, żeby sobie po prostu zrobić pranie, zanim oddamy ją na gwarancję. Druga rzecz jest taka, że mamy tu znowu 3 torby rzeczy do oddania, musimy je wrzucić do tych kontenerów, bo to są po prostu rzeczy, których nie nosimy, tak stwierdziliśmy, bo na początku jak zaczęliśmy chodzić do lumpów, to po prostu braliśmy to, co nam się podobało, ale zauważyliśmy, że to nie ma za bardzo sensu, bo rzeczy, które nie są jakościowe, bardzo szybko się psują, wyglądają brzydko, więc ich po prostu nie nosimy później, więc teraz zaczęliśmy po prostu patrzeć na jakość, na materiał, na to, jaka to jest też firma, bo firma moim zdaniem też ma znaczenie. Nie zawsze cena równa się jakość, ale bardzo często tak jest. Także też tutaj Holendrzy generalnie kupują raczej jakościowe rzeczy i po prostu oddają, jak im się ta rzecz znudzi, a nie jak jest już taka, wiecie, znoszona. Dlatego tutaj też lubimy chodzić do lumpów. Także dzisiaj idziemy do tego lumpa i szukamy jakichś jakościowych, pewnie swetrów, bo jest teraz jesień, ja mam fazę na swetry. Ten sweter też jest z lumpa. Generalnie cena w internecie to jest 100 euro. I on jest w 100% z bawełny, także nie jest to jakiś nylon, akryl czy coś w tym stylu, więc super. A Gigi ma na sobie sweter z Gentilwomo i mówi, że ten sweter w internecie kosztuje 200 euro, bo on jest z merynoska. Także on też sobie znalazł super sweterek. Ja też już sobie znalazłam jakieś tam wełniane i tak dalej, ale jeszcze jednak brakuje, bo ja generalnie, jak jest jesień, to uwielbiam nosić swetry. Ale jednak te swetry takie, wiecie, z niefajnych materiałów, to nie ma co ich nosić, bo nawet w nich nie jest ciepło, a to tylko strata pieniędzy. Także idziemy szukać czegoś jakościowego i wyrzucić te dziury. She kept dreaming of the day, butterflies survived the wheel, even though she could knock down and never showed.
Wróciliśmy do domu, położyliśmy Enzo spać, bo już naprawdę była masakra z nim. I chcę się zabrać za robienie bułeczek cynamonowych. Zrobię ciasto, żeby sobie już rosło i wtedy Wam pokażę wszystkie ciuchy, które znaleźliśmy. Ja w zasadzie znalazłam tylko 3 rzeczy. Dziś znalazł dużo więcej. Generalnie jak już tam byliśmy, to mu powiedziałam, żeby brał tylko rzeczy, których jest pewien. Bo po prostu, jeśli nie jesteśmy czegoś tak do końca pewni, to później tego nie nosimy, bo albo nie czujemy się w tym wystarczająco komfortowo, albo coś nam nie odpowiada. A bez sensu kupować, żeby to wyrzucić, dlatego tym razem braliśmy rzeczy tylko takie, których jesteśmy pewni. Także Wam na pewno zaraz pokażę, ale najpierw zabieramy się za bułeczki cynamonowe. W ogóle musiałam zmienić spodnie, bo Zoe mi po prostu ulała na nie. Trzymałam ją na nogach i mi tutaj tak ulała. No cóż, tak to jest z noworodkiem. Przygotowałam sobie już wszystko i generalnie na początku wyszukałam szwedzkiego przepisu i w każdym praktycznie był kardamon w cieście, więc dodam też kardamonu, bo w polskim generalnie nie ma kardamonu. Także trochę to ulepszę, powiedzmy. Mam nadzieję, że ulepszę, a nie pogorszę. I jeszcze sprawa jest taka, że mam masło, które jest zimne, a chyba powinno być ciepłe. I w przepisie są świeże drożdże, ale tutaj nie ma świeżych drożdży. Przynajmniej nigdy nie widziałam. Jeśli widzieliście, to dajcie mi znać, gdzie takie znajdę. Może w polskim sklepie, w sumie nigdy nie patrzyłam. Ale ja mam suche drożdże i tutaj jest napisane, że jedna paczka odpowiada 21 gram świeżych drożdży. Czyli muszę użyć półtorej. Mam nadzieję, że nie sknoszę tego. No, także bierzemy się za ciasto. Zdążył wstać, ale chcę Wam na szybko pokazać, co kupiliśmy. A więc to jest kurtka. Generalnie tutaj odcięli metkę, ale znaleźliśmy przez zdjęcie na Google i to jest kurtka z Zary. Ona oryginalnie kosztuje 80 albo 90 euro. Nie pamiętam dokładnie, ale powiem Wam, że jest mega fajna. Jest też podobna do takiej jednej, którą miałam, takiej zielonej. Także będziemy trochę do siebie pasować. I za nią Gigi zapłacił 20 euro. Jest naprawdę fajne. O, w końcu rzeczy moje. Tak więc tu jest moja bluza. Ona jest generalnie nowa, tu jest nowa metka. I tu jest oryginalna cena 55 euro, chociaż nie wiem, czy pod spodem nie ma jeszcze innej ceny. It's at the price? No, okej. Okay. To jest cena, 55 euro. Ja zapłaciłam 16 euro. I to jest z firmy Wii. Ona jest dość popularna w Holandii. I ona ma takie fajne, większe rękawki i ona fajnie będzie wyglądać z spodniami, które znalazłam. To są takie mom jeans chyba. I za nie zapłaciłam chyba 9 euro. Tak, 9 euro. To jest rozmiar S i wierzcie lub nie, ale ciężko mi się w nie zapiąć. Tak więc muszę zgubić trochę tłuszczu z brzucha, żeby w nie wejść. Generalnie dobra, jestem w stanie je zapiąć, ale są mega ciasne. Ale mi się tak podoba kolor i krój, że też Gigi mi powiedział, żebym wzięła, bo na pewno i tak zrzucę te kilogramy z ciąży. Kolejną rzeczą są takie leginsy dla Enzo. Długich spodni nigdy za wiele, w szczególności leginsów dla tego młodego pana. One kosztowały euro. Nie, to są mamy. I znalazłam buty. Generalnie ta naklejka była na tej, ale ja je rozdzieliłam i to jest to, co ja zapłaciłam, czyli 16 euro, a cena oryginalna to 120. I powiem Wam, że jeśli ta naklejka wygląda jak nowa, to znaczy, że za dużo one noszone nie były. To jest rozmiar 38. Zastanawiałam się długo, czy je wziąć, bo nie wiedziałam, czy nie są za duże, ale to chyba było w mojej głowie, bo ja normalnie noszę 37,
ale są tak wygodne, uwierzcie mi. I palec mam tak, dosłownie jest centymetr luzu w środku, czyli w zasadzie to są dobre. No i generalnie, tak jak nie wiem, może zauważyliście, to jest taki korek. I naprawdę chyba to są jedne z najwygodniejszych butów, w jakich miałam przyjemność mieć nogę. Dobra, teraz rzeczy Gigi'ego. Gigi znalazł naprawdę jakościowe rzeczy, nowe, co jest ciekawe. Nie wiem, skąd oni biorą rzeczy w tym sklepie, ale mnie to bardzo mocno zastanawia. Tutaj mamy sweter, on jest z jakiejś firmy, której nie znamy, DSP. Nie wiem, może wy znacie. Ale to jest 95% merynosek i 5% Elite. Nie wiem, co to jest Elite. Jest wykonany we Włoszech, tak więc nie jest to wykonane w Chinach. I ma taki fajny zielony kolor, taki trochę, nie wiem, taki trochę melanż. Bardzo ładny jest. Ale ten sweter mi się bardzo podoba, Gigi w nim fajnie wygląda. Mimo że zazwyczaj mu mówię, że ładnie wygląda w ciemnych kolorach i w takich zielonych kaki, to w tym swetrze też naprawdę dobrze wygląda. On jest nowy generalnie. Oryginalna cena to jest 110 euro, a Gigi zapłacił 33. I to jest z firmy Cast Iron. Naprawdę jest mega i chyba tutaj jest też bardzo dobry skład, z tego co pamiętam. Jest 60% wełny, 20% wiskozy i 20% poliamidu, ale to tylko 20% poliamidu. Myślę, że 60% wełny przebija to. Kolejną rzeczą jest taka bluza z Adidasa, taka w połowie rozpinana, z golfikiem. Tutaj z tyłu jest Adidas i chyba z boku są takie paseczki. To nie jest nowe i Gigi zapłacił 19 euro. Kolejną rzeczą są spodnie. Spodnie również z Cast Iron, nowe, jak widać po metce. I tutaj jest kolejna metka, o tu. Oryginalna cena to 109 euro, 110, a Gigi zapłacił 33 znowu. I to jest 95% bawełny, więc też dobry materiał, 5% elastanu. Gigi mówi, że są mega wygodne i wiecie, nie są takie jeansy, tylko są takie trochę bardziej eleganckie. Kolejne spodnie, też Cast Iron. Tutaj też kolejna metka. Oryginalna cena to 120, Gigi zapłacił znowu 33. Tutaj materiał jest jaki? 97 bawełny i 3 elastanu. I one mają taki bardziej, nie wiem, turkusowy kolor, ale taki bardzo ciemny. I też bardzo ładnie się prezentują na Gigi. I chyba ostatnia rzecz. Tak, ostatnia. To jest sweter. Też znowu taki półgolfik, można powiedzieć. I mega ładnie wygląda. Nie wiem, czy to jest oryginalna cena. Nie, ale jest podana strona, więc można łatwo sprawdzić. Chyba, że już nie mają w ofercie. No, metka, że jest nowe. Gigi zapłacił ile? 20 euro. A wygląda naprawdę jakościowo ten sweterek. Zobaczmy, może jest napisane, jaki ma materiał. 100% merinosek. Także, nie wiem, ocencie sami. Generalnie w całości zapłaciliśmy 213 euro, 213, ale powiem wam, że normalnie to by Gigi kupił za to dwie rzeczy, powiedzmy dwie pary spodni, a tak to kupiliśmy no, całą torbę. I to są jakościowe rzeczy, także udało nam się, myślę, fajnie. Oh. Enzo, nie zabijaj taty! Pik! Nie! Okej, okay, idziemy się zabierać za bułeczki cynamonowe, bo już ciasto mi urosło. Zaczęłam tutaj robić krem z dyni, bo bardzo lubię i nawet poza sezonem, w sensie poza jesienią, uwielbiam go jeść. Także tutaj się robi, myślę, że już powoli mogę blendować i będziemy jeść. Mam jeszcze w ogóle w mojej magicznej szafce, w której jest straszny syf, mam grzanki, także nie muszę ich robić, więc
W sumie obiad na szybko, a zdrowy. Tak się prezentuje gotowa zupka ze śmietanką. W środku jest jeszcze ser żółty i na wierzchu mamy te skrzanki, które pokazywałam. A tutaj dla Enzo mini porcje. No, także będziemy zajadać. Tak się prezentują moje nie-instagramowe cynamonki. W ogóle wyglądają, jakby coś poszło nie tak, ale najważniejszy jest smak. Trzymajmy się tego. Dużo mi wyciekło tego nadzienia, także nie wiem, o co tutaj chodzi. No cóż, muszę spróbować jeszcze raz zrobić kiedyś, może wyjdą lepsze, ale póki co musimy się zadowolić tym, co nam tutaj wyszło. A jeśli się zastanawiacie, co to za dźwięki, to Enzo, który rzuca piłeczką, która w środku ma taką kuleczkę, tak? Co robisz? No, także takie zabawy u nas. I tak się prezentują cynamonki na sam koniec. Trochę je uratowałam, w sensie ich wygląd lukrem. Jakoś tak lepiej teraz wyglądają. Mam nadzieję, że smakują lepiej niż wyglądają, bo no niestety wygląd nie zadowala mnie. A, i tutaj jest samochodzik, bo Jezu mi go tutaj położył i chciał dostać nożyczki, żeby go naprawić. No, także tutaj leży dalej. Dziękuję. Nie, nie całe. Wow. Dzięki. Enzo, tu masz. Tam, to tu. Nie, jeden. To. Ale weź całe. Dobre? Pychotka. I would come to you. No, Enzo. Weź całe. How is it? Śmiało, nie jest gorące. Nie jest sweet, eh? Yeah? But it good sweet or? It's good, but it's sweet. Yeah. Okay. Super. It wasn't supposed to be salty. Super, naprawdę. Tak? To super. Tak. Tata. Tak. Gigi mi robi herbatkę. O, to. No mamy tyle herbat, że tutaj się po prostu dzieje jakaś masakra. Yes. No, Gigi mi robi herbatkę, także będę się z wami żegnać, bo idę wypić herbatkę sobie już na kanapie, bo cały dzień, dobra, może nie cały dzień, ale pół dnia spędziłam w kuchni przez te cynamonki, przez krem z dyni, także mam już dosyć siedzenia w kuchni, chciałabym już sobie w końcu usiąść i odpocząć. Zoe nawołuje. Mam nadzieję, że taki filmik z kuchni w zasadzie podobał wam się i rzeczy, które znaleźliśmy. Jestem ciekawa, jakie wy rzeczy znajdujecie w lumpach, czy w ogóle chodzicie. Co o tym myślicie? Koniecznie dawajcie znać się w komentarzach. Nie zapominajcie o łapkach w górę, o subskrypcji i do zobaczenia w następnym filmiku. Subscribe. Pa, pa.